Siemaneczko klockowe świry, z tej strony pan Szczupak, a to są obiecane wyniki konkursu. Tak więc myślę, że jest tych prac naprawdę sporo. Myślę, że każdy z was naprawdę włożył serduszko w swoją pracę i był przekonany, że uda mu się wygrać którąś z tych trzech nagród. Jednak, moi drodzy, no myślę, że każdy z was wie, jak działają te konkursy i tylko trzy osoby mogą wygrać. Natomiast uznałem, że aby nikt nie poczuł się jakby zażenowany swoim talentem, czy też zwątpił w swój kunszt artystyczny Lego, uznałem, że obejrzę każdą z tych 15 prac jeszcze raz i wypowiem się o nich pokrótko, ale w każdej z nich znajdę coś, co mi się naprawdę podoba, bo jest naprawdę tego całkiem sporo, tak aby każdy dostał pozytywny zastrzyk energii. Tak więc bez przedłużenia zajmijmy się pierwszą pracą. Cóż, i pierwszą pracą jest to praca Konrada Pietrzaka z kanału Lord of Brick i jest to miksel księżniczka Leia. I muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo ciekawa praca. Mam tutaj tą charakterystyczną białą suknię oraz tą niezwykle ciekawą fryzurę z Nowej Nadziei. No bardzo mi się podoba ta praca. Szkoda tylko, że nie dostałem jakiegoś większego opisu, na przykład nazwy dla klanu, z którego pochodzi księżniczka Leia. Czyżby to był klan Star Warsów? Czy czegoś takiego. Naprawdę szkoda, że mało origin story tego miksela, bo naprawdę jest on bardzo ciekawy i też nieco śmieszkowy. Tak więc praca jak najbardziej na plus. I tutaj mamy pracę Amazing Happy, który często występuje w mocach od widzów Ubenego, jak i też nie zabrakło właśnie tego miksela Korki. W innym mailu dostałem bardzo ciekawą i złożoną historię tego miksela, która opowiada o tym, że istnieje kraina zapomnianych mikseli, które przestały się cieszyć i zostały zapomniane przez pozostałych. Myślę, że jest to naprawdę ciekawa fabuła dla takiego dość nieco prostuciunkiego takiego mikselka, ale ma naprawdę spory potencjał. Jest on taki mikselkowaty, prościutki, ale bardzo ładny. Kolorystyka jak najbardziej na plus. Pomarańczowy z czarnym, no po prostu mi się to podoba. Trzecią pracą jest praca z kanału Kod Studios, a link do tej pracy oczywiście możecie znaleźć w opisie. Myślę, że tutaj budowniczy miał lekko pod górkę, albowiem już obrał sobie za cel istniejący gang, czyli gang Trashus. A tutaj widzę, jest to naprawdę coś ciekawego, coś wyróżniającego się na tle pozostałych trzech mikseli, które mogliśmy zakupić z tego klanu. Tak więc, no miksel wyróżnia się, jest naprawdę oryginalny i myślę, że cała budowa jest naprawdę ciekawa. Czwartą pracą jest praca użytkownika Lloyd TV. Musicie przyznać, że tutaj naprawdę zaszalał z wyobraźnią. Jednak ja dostrzegam w tym mikselu potencjał, naprawdę ciekawą postać. Gdyby tylko zadbać o jakieś stawy kulkowe i nieco większą artykulację i być może takie większe zróżnicowanie kolorystyczne zminimalizować, to myślę, że miksel ten będzie naprawdę genialny. Jest w tym potencjał i myślę, że jesteś dopiero początkujący, tak więc trzymam za ciebie kciuki, bo myślę, że naprawdę niejednego z nas zadziwisz swoją kreatywnością i budowaniem. Tak trzymaj i ćwicz. Praca Percy Minecrafta naprawdę mnie pozytywnie zaskoczyła. Nie jest to miksel, lecz niksel, który jak widzimy jest nieco większy, nadal utrzymuje tą czarno-szarą kolorystykę. Kim jest? Jest dentystą. I naprawdę tutaj muszę przyznać, że pomysł jest genialny, jak i też samo wykonanie.
Ta ogromna łapa z wiertłami dentystycznymi, no po prostu genialne. Jak i też to ogromne dłuto, czy co to tam jest do wydłubywania brudu z zębów. Aż się trzęsę cały na myśli, że mógłbym takiego dentystę spotkać. No, praca po prostu genialna jak dla mnie. Praca mistrza Jaya naprawdę pozytywnie mnie szokowała i to do takiego stopnia, że po prostu nie mogłem uwierzyć, jak wiele ciekawych, różnych, przeróżniastych elementów można wcisnąć do jednego miksela i nadal wygląda to chaotycznie, zabawnie. No bo w końcu o to chodziło w mikselach, żeby było po prostu zwariowanie. Myślę, że sama praca byłaby o wiele ciekawsza, gdyby można było się przyjrzeć normalnym układzie poziomym, ale no cóż, musimy jakoś wybaczyć nagrywającemu w pionie. Mam nadzieję, że to poprawisz. A tak to miksel no naprawdę zwariowany. Sam nie wiem, do jakiego klanu by go zliczyć. Być może jakieś fisiołkowate klany istnieją i wtedy istnieje też tam ten miksel, który po prostu jest chodzącym wszystkim w jednym, takim sklepem wszystko za 5 zł. To jest genialne, po prostu genialne. Następna praca należąca do LEGO Miłka przedstawia miksela o dość sporych gabarytach, ale też jakże wiele punktów artykulacji mamy w tejże figurce. Mamy zginane palce, mamy zgięcie w łokciu, w ramieniu, nawet ruchome uszy są, stopa i jakże cała noga jest artykulacyjna, więc po prostu nic, a tylko szczykać fotki i robić stop motion. Naprawdę jest to skludne kolorystycznie, jakże ciekawym pomysłem był taki dodatek w postaci takiej broni, pałki elektrycznej nawiązującej do tych magma gwarców z Gwiezdnych Wojen, jakże bardzo ciekawe. Następna praca należy do klockowego kotła. Jest to naprawdę ciekawa praca, jest to planer z klanu lotników, który jest takim żyjącym samolocikiem. No naprawdę, myślę, że kolorystyka szary z połączeniem pomarańczowego jest po prostu genialna. Jeszcze w dodatku to śmigiełko jako taki nosek naszego mikselka jest po prostu uroczy, no, dla mnie. Jest bardzo ładnie artykulacyjny, nie ma tutaj przepychu, ani niczego nie brakuje jak dla mnie. A nawet i dla naszego niegodziwca znalazła się niewielka konstrukcja, taki oto a la jetpack. No naprawdę bardzo ciekawe. Następna praca należy do użytkownika LEGO Mars i tutaj muszę przyznać, że na samym początku nie zauważyłem, że jest to miksel składający się z koralowca, czyli z naprawdę ogroma kolorów. W początku myślałem, że jest to po prostu jakiś miszmasz kolorystyczny, jednak gdy się zagłębiłem w origin story tego miksela, to naprawdę zaczęło mi się to podobać. Mamy tutaj użycie roślinek, które nie są oryginalnymi LEGO elementami, ale twórca bardzo dobrze uzasadnił ich użycie, tak więc myślę, że tutaj no naprawdę możemy przymknąć na to oczko, nawet dwa, i wtedy nie ma problemu. Mamy tutaj ponadto kubit, dlatego że miksela, który nazywa się Corley, jest on z klanu Oceanersów i muszę przyznać, że naprawdę zaciekawiła mnie ta praca ze względu na to, że myślę, że do tego klanu mógłbym zaliczyć swojego self-moca pana Szczupaka, no bo w końcu obydwa są podwodnymi pracami, tak więc myślę, że jest to naprawdę ciekawa praca, ciekawe rozwiązanie i naprawdę podoba mi się. Jest tutaj mnóstwo kolorków, tak jak koralowiec jest znany z tego, jak i też sporo punktów artykulacji. Następną pracą jest praca użytkownika legomano.pl, a jest to mikser Coriusi z klanu Orbitonów i widać tutaj, że ten również naprawdę sporo ćwiczył i jest to jeden z większych mikseli, jak i też chyba największy przedstawiciel klanu Orbitonów. Ma on skrzydełka, jak i też ruchome rączki, bardzo ładnie tutaj wszystko
ze sobą zabudowane, ogólnie kolorystyka, jak i też sam schemat orbitonów jest zachowany. Tak więc myślę, że tutaj jest wszystko bardzo dobrze. My tutaj link do pracy oczywiście będzie również w opisie, ponieważ znaleźł się on na kanale naszego budowniczego. I myślę, że nieco jest on troszkę zbyt podobny do pozostałych mikseli z tego klanu. Mógłby się czymś ciekawszym wyróżniać, nie wiem, czymś związanym z jakąś ogromną rakietą na plecach. Wtedy byłoby naprawdę ciekawie, ale nadal jest naprawdę bardzo dobrze takie quality content. Następna praca należy do Miłosza, mistrza komentarzy, tak więc pozwól, że teraz ja się wypowiem na temat twojego mocka, udzielę komentarza. Cała praca jest naprawdę ogromniasta, z tego co słyszałem, to troszkę źle mnie zrozumiałeś pewnie, ale zbudowałeś miksela z równo 100 elementów i to jest naprawdę dość ciekawy challenge. Jest on naprawdę ogromniasty i składa się z wielu kolorków. No naprawdę nie wiem, do jakiego klanu by go zaliczyć, ale jest naprawdę, naprawdę kolejny fisiołkowaty miksel, który mimo wszystko mi się podoba. Jeździ on sobie na czterech kółkach, ma ogromne długie łapy i być może może coś zjadać, może sobie brać jakieś śmieci, być może zaliczymy go do Trashos, co by na to, zaliczymy go do Trashos. Ale ogólnie sam pomysł mi się podoba na takiego ogromniastego miksela składającego się z równo 100 elementów i ty mi naprawdę zaimponowałeś, chociaż mam nadzieję, że nie będę musiał liczyć. Tak więc kolejna praca należy do użytkownika Klockowy Świat i przedstawia takiego oto niewielkiego przedstawiciela klanu Cracksterów, który naprawdę mi się podoba. Mimo że jest prościutki, jest niewielki, to utrzymuje ten taki charakterystyczny dla nich wygląd, jak i też podoba mi się użycie tego nowego elementu, czyli rudy złota z LEGO City kopalnia, czy też tam górnicy. No ciekawie to tu wygląda, można troszkę popracować nad rączkami, żeby były nieco większe i wtedy Mixels będzie na pewno o wiele lepszy. Tak więc naprawdę dobra, ciekawa, prościutka praca. Podoba mi się. I tutaj mamy drugą pracę użytkownika Klockowy Koteł i tym razem jest to miksel Mixaso, który nawiązuje do Picassa. Muszę wam przyznać, że jest to naprawdę ciekawy miksel. Każdy kolejny miksel tego użytkownika naprawdę mi się podoba. W tym przypadku mamy nieco większego, ale jakże ciekawego. Z tyłu ma pojemnik na farby, a w swoich dłuższych rączkach, które są bardzo ładnie artykulacyjne, mamy jakiś spray, wiecie, ten taki heheszki wonmisz tym sprayem, jak to tam w Klerze dwójce czy tam jedynce mówili, a w drugiej ma za to pędzelek, które nakłada oto właśnie farbkę na ten pędzelek i może malować inne miksele, nadawać życiu barwy, jak i też samemu się pomalować, co mi się naprawdę podoba, że nasz budowniczy stworzył jakby dwie wersje tego samego miksela. No bardzo ciekawe. Przedostatnią pracą jest to praca Krzesimira Misia, który przedstawia bardzo, ale to bardzo ciekawego miksela. Jest to taki nieco większych rozmiarów mikselek, ale jest to uzasadnione tym, że jest to miksel, ale w takim ale exosuicie. I naprawdę bardzo mi się podobają te gorylie łapki, jak i też te niewielkie komputerki, żeby właśnie pokazać, że jest to taki mech niż sam miksel. Jak i też sama główka z tym pomarańczowym noskiem, no naprawdę świetnie mi się to podoba. Natomiast sam miksel ponadto przypomina mi endoszkieleta z gry Five Nights at Freddy's, kto grał, ten niech się pochwali. A za to sam miksel naprawdę mi się podoba, wykonanie jest bardzo ciekawe, jak i samo origin story, które możecie wysłuchać na kanale Krzesimira Misia, jest naprawdę bardzo ciekawe, tak więc zapraszam do tego filmu. Oczywiście link do każdego z tych filmów zaprezentowanych właśnie na tym materiale znajdziecie w opisie. A teraz zajmijmy się dwoma ostatnimi pracami, które należą do Harego Nowickiego. I tutaj muszę przyznać, że chłopak ma naprawdę niezłą wyobraźnię,
a pierwszym z nich jest Mixel pochodzący z Power Miners, a nie jest to żaden Crackster. Tak więc jest to taki skalniaczek Mixel, który ma jedno takie oczko, dzięki czemu wygląda naprawdę słodko, mimo że jest to niewielka konstrukcja, no naprawdę mi się podoba. Natomiast jego drugą pracą jest to Szczupcio z klanu Panów Szczupaków. No nie wiem, no ktoś tu ma chyba zbyt bujną wyobraźnię, albo wiem, żaden taki klan jeszcze nie istnieje, a w żadnym wypadku mój Mixel Selfmoc na pewno tam nie należy, więc Harry, proszę mi to poprawić, zwrócić tam, bo o prawa autorskie posądzę jeszcze. Ale w każdym razie sam Mixel wygląda nieco bardziej jak taka robotyczna wersja Szczupaka. Troszkę mi to przypomina Piranie z Lego Ninjago Movie, ale wygląda to naprawdę słodko i myślę, że jeżeli Harry skupiłby się tylko na jednym mocku, używając części z obydwu tych Mixeli, to wyszłoby mu to wyszłoby mu to po prostu lepiej, ale to już sam Harry zadecydował. Tak więc to są wszystkie wasze prace. Bardzo wam dziękuję, każdemu z was jeszcze raz, za to, że nie baliście się krytyki, że nie baliście się tej prawdy, że możecie na przykład nie wygrać, a mimo to postanowiliście wziąć udział i gratuluję wam z całego serca. Myślę, że spodobał wam się taki właśnie pomysł przedstawienia wszystkich waszych mocków, tak aby każdy poczuł się dowartościowany, ponieważ myślę, że właśnie tego brakuje w tego typu konkursach, ale gdy chodzi o naprawdę o wiele, wiele więcej pracy, no to wtedy jest nieco ciężej, ale mam nadzieję, że każdy z was obejrzy ten film i będzie naprawdę zadowolony ze swojego mocka. Tak więc ja wracam za chwilunię z wynikami konkursu. 2 hours later. Tak więc zaczynając od trzeciego miejsca, trzecie miejsce zajmuje Mixel Corley, a jego autorem jest Lego Mars. Tak więc moje gratulacje, mój drogi. Książka z serii Lego Nexo Knights z minifigurką Moltora leci do ciebie. Drugie miejsce zajmuje Konrad Pietrzak z kanału Lord Brick, a wędruje do ciebie Polybag z serii Lego Nexo Knights. Moje gratulacje. Pierwsze miejsce zajmuje klockowy koteł oraz jego dwa miksele, Mixasso oraz Planer. Moje gratulacje, Mixel Left, czyli główna nagroda, leci do ciebie. Tak więc to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za wzięcie udziału w tym konkursie. Mam nadzieję, że nigdy mi nie przyjdzie do głowy zrobić go jeszcze raz. W każdym razie naprawdę pogratulujmy zwycięzcom, a ci, którzy byli bardzo blisko, naprawdę macie swój wielki potencjał, każdy z was. I wierzę, że naprawdę wygracie nie jeden jeszcze konkurs, jaki będzie organizowany, czy to przez na przykład Maćka i Klocki, czy też inne kanały. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję wam wszystkim za wasze prace oraz trzymajcie się, na razie.